Oddałem życie Jezusowi 3,5 roku temu i powiem wam, że nigdy tak dobrze się nie czułem jak teraz. Kiedyś może by tu przed wami nie samo, nie wiem. Ale chcę wam powiedzieć, że to, co robicie teraz, jest piątek wieczór, ja też tak żyłem. Chodziłem na imprezy, piłem, paliłem, brałem narkotyki, podrywałem dziewczyny, miałem fajnych znajomych, myślałem, ale to nie o to chodzi w życiu. Jedyną drogą do zbawienia jest śmierć Jezusa na krzyżu. I Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Za mnie, za was, za wszystkich. Ewangelia jest bardzo prosta. Wystarczy w to uwierzyć. Ja w to uwierzyłem, bo szukałem wyjścia z mojej beznadziejnej sytuacji życiowej. Byłem przygnieciony nałogami i nie mogłem sobie z nimi sam poradzić. Czytałem różne książki, ale to nic nie dawało. I kiedy naprawdę spokutowałem w sercu, uznałem, że potrzebuję pomocy kogoś silniejszego ode mnie, zacząłem szukać. Bóg jest dobry i pozwolił mi znaleźć wyjście z mojej sytuacji. Kochani, jeżeli zmagacie się z czymś, z czym nie dajecie sobie sami rady, to chcę wam powiedzieć, że Jezus wam pomoże. Jezus wam już pomógł dawno, dawno temu. I to nie jest bajka dawno, dawno temu. To wszystko jest prawda. Bóg jest dobry, ale sprawiedliwy. On nas kocha, ale jest uczciwy. Nie po ludzku, tylko po Bożemu. Niestety, kochani, ale my jako ludzie jesteśmy z natury grzeszni i zbuntowani. I tylko przyjmując to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, stajemy się w Bożych oczach odpowiedni do Jego standardu. Uczynkami tego niestety nie zrobimy. Ja wychowywałem się w kościele katolickim i powiem wam, że to, co tam widziałem, nie przekonywało mnie. Nie widziałem jakiejś mocy. Więcej mocy widziałem w filmach Star Wars na przykład, niż w tamtym kościele. Teraz widzę cuda, znaki, uzdrowienia, uwolnienia od demonów. Kiedyś bałem się diabła, myślałem, że jest straszny. Bóg mi pokazał, że jest żałosny. I tak jest. Także zachęcać was, kochani, nie będę, bo każdy w sercu w głębi wie, że to Jezus jest Panem i umarł za ciebie. Ale przypominam. Amen.